Cześć, jestem Kate i właśnie dowiedziałam się czegoś okropnego, ale zanim o tym opowiem, proszę, wspomóżcie mnie lajkiem. Niełatwo mi mówić o tym publicznie, bo jeszcze do zeszłego miesiąca byłam na nauczaniu domowym, jak chcieli rodzice. Ale im bliżej do matury, tym trudniej. I dlatego też pozwolili mi chodzić na zajęcia stacjonarne. I właśnie się dowiedziałam, że dziś będzie wykład o wychowaniu seksualnym, na którym będą opowiadać o intymnych stosunkach między mężczyznami i kobietami. Chodzi o to, że moja rodzina jest bardzo religijna i o takich rzeczach powinnam dowiedzieć się od męża albo od mamy, ale na pewno nie od nauczyciela biologii pana Pena. Trzeba natychmiast zadzwonić do taty. Halo? Tak, dopiero co nam o tym powiedziała wychowawczyni. Tak mam im powiedzieć? Dobrze, tatuś. Weszłam do sali i oznajmiłam, że rodzice zabronili mi przychodzić na lekcję wychowania seksualnego i wychodzę. Cała klasa po prostu buchnęła śmiechem, chłopcy pokazywali mnie palcem i wykrzykiwali obraźliwe słowa. Jak oparzona wybiegłam do szkoły. Zdaje się, niepotrzebnie zachciało mi się chodzić na zajęcia stacjonarne. Koledzy z klasy mnie nie rozumieją, jak zresztą i wszyscy inni. Żeby nie było, przyjaciół mam i to całkiem sporo. Od groma! To jest sklep mojego ojca i prawie wszystkie książki tutaj już przeczytałam. Pomagam tacie po lekcjach, obsługuję klientów, a kiedy nikogo nie ma, czytam. No i teraz muszę się uspokoić, więc wzięłam do czytania Osobliwy dom pani Peregrine Ransoma Ricksa. Tak zagłębiłam się w lekturze, że nie zauważyłam chłopaka, który pojawił się tuż przede mną. Pytał, czy można kupić taką książkę jak moja. Oj, proszę o wybaczenie. Myślałam, że w sklepie nikogo nie ma prócz mnie. Niestety, tej książki nie mamy w sprzedaży. Czytam ją w tajemnicy przed rodzicami. Ale mogę ci ją dać do poczytania. Koszmar, co ja gadam? Po co ja w ogóle z nim rozmawiam? Wzdrygnęłam się, a chłopak nagle zaproponował wspólny spacer po pracy. Horror! Myślałam, że nigdy nie usłyszę czegoś podobnego i dlatego nigdy się nie przygotowywałam, co w takim przypadku odpowiedzieć. Wyszło jakoś tak koślawo. Proszę wybaczyć, mam dzisiaj sporo pracy, będę zajęta do późna. Ale chłopak nie dawał za wygraną i prosił o spotkanie z nim w jakikolwiek inny wolny dzień. Chodzi o to, że zawsze pracuję i zawsze jestem zajęta. Chłopak poszedł i nagle zrobiło mi się jakoś tak smutno. Z jednej strony byłam speszona rozmową, a z drugiej tak mi się spodobało. Żaden chłopak nigdy nie zwracał na mnie uwagi, a koledzy z klasy na odwrót, tylko wyśmiewali. W ogóle było tak inaczej i ekscytująco. Szkoda, że poszedł. W domu dopadł mnie jakiś taki smutek. Po raz pierwszy ktoś zaprosił mnie na spacer, a ja naprawdę nie miałam czasu. Praca w sklepie, nauka, przygotowania do egzaminów, a w weekendy jestem z rodzicami w kościele. Tak naprawdę chciałabym spędzać czas jak moi koledzy z klasy. Ciągle gdzieś się spotykają, spacerują, cieszą się. U niektórych dziewczyn są chłopcy. A moi rodzice nigdy mi na to nie pozwolą. Często powtarzają, że dziewczyna powinna być skromna. Od smutnych myśli oderwał mnie tata i przypomniał, że jutro cały wieczór będę w sklepie sama dyżurować. Ano tak, mówiłeś, że będziesz pomagać w kościele rozlokowywać uchodźców. Jak na złość, tego wieczora było dużo klientów. Ledwo nadążałam z obsługą. I dopiero przed samym zamknięciem ludzi zrobiło się mniej. Została tylko jedna osoba. O, znowu ty! Przede mną stał ten sam chłopak, który przedstawi się jako Mike. I rozmowa jakoś tak nam się kleiła. Oboje wpadliśmy w wir rozmowy i gadaliśmy o wszystkim i o niczym. Następnego dnia wszystko się powtórzyło, a potem zaczęliśmy się spotykać w tajemnicy. Sama byłam w szoku, że Mike stał się dla mnie oporą i wsparciem. Wszystko rozumiał i mieliśmy tyle wspólnego. Dosłownie nie mogliśmy oderwać się od siebie i któregoś razu zdecydowałam się powiedzieć mu o tym. Mike tak głęboko patrzył mi w oczy, zbliżył się i pocałował w usta. Bardzo mocno i długo. Nie sprzeciwiałam się. Rozpierał mnie zachwyt. Wybuchnę, jeśli nikomu nie opowiem. Zmiany w moim nastroju zauważyły koleżanki z klasy i zaczęły rozpytywać, o co chodzi. Nie wytrzymałam i opowiedziałam im. Ty co, zwariowałeś? Dziwiły się. Jeszcze w ciążę zajdziesz. Co? Od jednego pocałunku? Kirsten pewnym głosem powtórzyła. Oczywiście. Nie chodzisz na wychowanie do życia w rodzinie, a tam właśnie o tym opowiadali. Wystarczy długi pocałunek, żeby zrobić sobie dziecko. Dziewczyny kiwały głową, a ja próbowałam pojąć, co będzie, jeśli naprawdę zajdę w ciążę. W domu nie mogłam sobie znaleźć miejsca. Bez dwóch zdań powinnam przestać widywać się z Majkiem, póki nie będę pewna, że wszystko jest w porządku. Minęło kilka dni i mój strach rósł. Wczoraj powinny się u mnie zacząć te dni, a tu nic. I dzisiaj też. Ale 2 dni jeszcze nic nie znaczą. Po tygodniu zrozumiałam, co się ze mną stało. Do tego jeszcze pojawiła się straszna słabość i wciąż miałam poranne mdłości. Mama pytała, co się ze mną dzieje, a ja nie wiedziałam, co jej powiedzieć. Co ja powiem tacie, dyrektorowi szkoły? Niech to, co za wstyd. Tylko Mike może mnie zrozumieć. A jeśli nie? Czyżby wszyscy mieli się ode mnie odwrócić i zostanę sama z dzieckiem? Sytuacja bez wyjścia. Nie wiem, co robić. Przy śniadaniu tata mówił o nowej dostawie książek i prosił, żebym przyszła pomóc. I tutaj mnie ścisnęło w gardle. Słyszałam, że kobiety w ciąży są niestabilne emocjonalnie i zdaje się, że właśnie to mi się przydarzyło. Nie mogę. Mam dużo lekcji. A w czasie wolnym chciałabym chodzić z przyjaciółmi. Powiedziałam zdenerwowanym tonem. Tata nachmurzył się i przecedził przez zęby. Z jakimi to przyjaciółmi? I się zaczęło. On krzyczał, że żadnych rozpuszczonych przyjaciół mieć nie będę, że niczego dobrego mnie nie nauczą, a tylko problemów narobią. Mnie też poniosło. Tato, ja sama będę wybierać, z kim będę się spotykać. Chcę żyć jak wszyscy. Zmęczyłam się waszą kontrolą. Tam nie chodź, tu nie chodź, do sklepu przyjdź, sklep zamknij, obsłuż. Tego już za wiele. Chcę spotykać się z rówieśnikami. I wiesz co? Od kilku tygodni mam chłopaka. Tego ostatniego ewidentnie nie trzeba było mówić. Tata wkurzył się i krzyczał, że nie pozwoli swojej córce tak się hańbić, a chłopaka sam osobiście przegoni, jeśli go zobaczy choć raz obok mnie. Moje usta zadrżały. Nie chcę tu więcej być. W tym samym momencie we łzach rzuciłam się na ulicę. Tata krzyczał za mną, żebym zaraz wracała do domu, ale od tego tym bardziej chciało mi się uciekać jeszcze dalej. Nagle usłyszałam za sobą głośne trąbienie i pisk opon, a potem ciemność. Gdzie ja jestem? Co się stało? Mama i tata rzucili mi się w ramiona, a potem wszedł lekarz i powiedział, że potrącił mnie samochód. Ale na szczęście ucierpiałam mniej niż bym mogła. Miałam złamaną nogę i 2 żebra. W tym momencie krzyknęłam. A co z dzieckiem? Żyje? Wszyscy patrzyli na mnie w osłupieniu. Mamo, tato, nie mówiłam wam o tym, ale jestem w ciąży. Raz z Mike'iem pocałowaliśmy się mocno. Potem kilka dni później zaczął mi się spóźniać okres. Bałam się wam o tym mówić, ale teraz... Panie doktorze, co z dzieckiem? Jak to nie było ciąży? Lekarz wyszedł, zostawiając nas samych. Ale nagle drzwi znów się otworzyły. Mike, to ty! Cześć, moja noga w końcu się zrosła. Dzisiaj mamy święto. Świętujemy mój wypis ze szpitala. Mike też przyjdzie. W ogóle rodzice mi wszystko wytłumaczyli, że od pocałunku nie można zajść w ciążę. Dziewczyny z klasy po prostu sobie ze mnie zażartowały. A wszystkie objawy, spóźniający się okres, mdłości, emocje... były spowodowane stresem. Wyszło coś w rodzaju ciąży urojonej. Właściwie teraz już wiem, skąd się biorą dzieci. Rodzice pozwolili mi chodzić na lekcje wychowania do życia w rodzinie. Mike częściej bywa u nas w gościach, nierzadko wspólnie jemy kolację, spacerujemy i spędzamy razem jak najwięcej czasu możemy. Tacie Mike bardzo się spodobał i nawet wziął go do pracy w sklepie. Teraz kłócą się tylko w kwestii asortymentu książek. Mike upiera się, że potrzeba więcej autorów popularnych wśród młodzieży. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Spodobał się filmik? Podpisz się i postaw like. Wspomóż kanał. Dziękuję. Leżałam na kozetce, a doktor jeździł sondą od USG po moim brzuchu. Gdyby tylko wszystko się udało. Ale nagle doktor zatrzymał się i spojrzał na mnie przerażony. Serce mi waliło. I wtedy doktor na wydechu powiedział: twoje dziecko jest demonem. Serce mi zmartwiało, wzrok się zamknął. Nie, tylko nie to! Nie myślałam wcześniej o tym, żeby być w ciąży. W liceum byłam z miłością mojego życia Hiro. Myślałam, że nic nas nie rozdzieli. Ale wtedy dowiedziałam się, że mnie zdradza. To był ogromny cios i nie mogłam już więcej ufać chłopakom. Przez to zdarzenie zmieniłam się w dzikuskę. Umawiałam się z chłopakami i zmieniałam ich jak rękawiczki. Ale pewnego dnia moje życie całkowicie się zmieniło. Poznałam Freda i naprawdę się zakochałam. Oczywiście najpierw zaprzeczałam temu uczuciu i myślałam, że po prostu będziemy mieć romans przez kilka tygodni, ale Fred nie był jak inni faceci. Troszczył się o mnie, zawsze mi pomagał i nigdy nie dawał mi powodów do zwątpienia w jego lojalność. Interesował się tylko mną. Próbowałam się trochę odsunąć, ale Fred ciągle się ze mną umawiał. Sprawiał, że czułam się lepiej z tymi małymi rzeczami i nie wiedzieć kiedy szaleńczo się zakochałam. Więc zamiast kilku tygodni spotykaliśmy się przez pół roku i nie mogłam już wyobrazić sobie życia bez Freda. Tylko z nim czułam się naprawdę szczęśliwa. Po moich randkach z Fredem tradycyjnie spotkałam się z moją przyjaciółką Larą. Poszłyśmy razem do koledżu, a ona wiedziała o mnie wszystko. Więc dzień po tym, jak z Fredem świętowaliśmy pół roku naszego związku, poszłam do kawiarni spotkać się z Larą. Opowiedziałam jej w szczegółach, że Fred zrobił mi niespodziankę. Zorganizował piknik na nasypie. Zamówił moje ulubione włoskie jedzenie, najlepsze wino, a wtedy, gdy szliśmy, tańczył ze mną do piosenek ulicznych muzyków. To było takie romantyczne. Ale przez większość historii Lara mi przerywała. Zawsze tak robiła. Zastanawiała się, jakie filmy lubi Fred, jakie wino pił. Przestałam na to zwracać uwagę już dawno. Ale kiedy skończyłam opowiadać, Lara nagle wypaliła, że Fred nie jest dla mnie dobrą partią. Prawie się zakrztusiłam po tym, co usłyszałam. Co masz na myśli? Lara powiedziała mi, że Fred był kobieciarzem i że ja byłam dla niego tylko zabawką. Nie kochał mnie. Szczęka mi opadła. Co sprawiło, że tak pomyślała? Fred nie był oszustem, ale Lara nalegała, mówiąc, że przy pierwszej okazji Fred uciekłby z inną kobietą. Nie mogłam tego dłużej znieść i wrzasnęłam na Larę, żeby się zamknęła. Fred i ja byliśmy już długo razem i kochaliśmy się, na co Lara odparła, że i tak zerwiemy. I wyszła. Byłam całkowicie zagubiona. Co się stało mojej przyjaciółce? Nigdy nie miałyśmy wcześniej takiej kłótni. I dlaczego Lara myślała, że Fred jest kobieciarzem? Poszłam następnego dnia do koledżu, mając nadzieję, że pogodzę się z Larą, ale nigdzie jej nie było. To dziwne, może zachorowała. Podeszłam do mojej szafki i zamarłam. Wyglądała, jakby ktoś popsuł kłódkę. Szybko otworzyłam szafkę i... uff, wszystko było na swoim miejscu. Ale wtedy moje spojrzenie padło na białą kopertę. Nie pamiętam, żebym taką miała. Była tam notka i test ciążowy, nieużyty. Nic nie rozumiałam i szybko przeczytałam notatkę. Ktoś gratulował mi ciąży. Co za idiotyczny żart. Trzasnęłam drzwiczkami szafki i zdecydowałam się zamówić pizzę do jadalni. Moje ulubione jedzenie zawsze mnie uspokajało, ale gdy tylko zjadłam kawałek, prawie zwymiotowałam. Co do cholery! Kochałam włoskie żarcie. Wtedy przypomniałam sobie o notatce z szafki i o teście. Zadrżałam. Co jeśli to nie był żart? Spojrzałam na mój brzuch. Wyglądał, jakby coś się w nim poruszyło. O nie! Upuszczając pizzę, pobiegłam z powrotem do szafki i wyjęłam test. Serce waliło mi, jak biegłam do łazienki. Muszę się dowiedzieć teraz. Kiedy czekałam na wynik, modliłam się w duchu. Niech to nie będą dwie kreski. Zmrużyłam oczy i wypuściłam powietrze, patrząc na test. I w tym momencie moje serce zamarło. To nie był żart. Byłam w ciąży. Co ja teraz zrobię? Jak Fred zareaguje? Okropne myśli zalały mi mózg naraz. Co jeśli Lara miała rację i Fred zostawi mnie zaraz po tym? Wyszłam z łazienki z testem w ręku, ramiona opadły. I nagle wpadłam na Larę. Szybko mnie zmierzyła i sarkastycznie powiedziała, że przytyłam. Czy twój brzuch ci urósł? Ciarki przebiegły mi po plecach. Schowałam test za plecami i pobiegłam do wyjścia. Ktoś dowiedział się, że jestem w ciąży, zanim ja powiedziałam. Nie mogłam w to uwierzyć. Ale bardziej martwiłam się o Freda. Słowa Lary ciągle dźwięczały mi w uszach. Zostawi cię przy pierwszej okazji. W oczach wezbrały mi łzy. Nie, muszę wszystko potwierdzić. Testy mogą się mylić. Natychmiast wygooglowałam najbliższą klinikę i pobiegłam tam. Lekarz zbadał mnie natychmiast. I leżąc na kozetce, doktor powiedział, że moje dziecko będzie demonem. Nie mogłam w to uwierzyć i płakałam otwarcie. Jak to w ogóle możliwe? To był koszmar. Jakby słysząc moje myśli, lekarz pokazał mi USG. Zaczęłam ciężej oddychać. Zamiast dziecka był tam mały diabeł z rogami i ogonem. Od razu zrobiło mi się ciemno przed oczami, prawie zemdlałam, ale doktor natychmiast podetknął mi pod nos amoniak. Zapach natychmiast mnie otrzeźwił, ale nie sprawił, że poczułam się lepiej. Moje dziecko było demonem. A doktor ostrożnie dodał, że teraz stres nie był wskazany. Mogłam skrzywdzić nim dziecko. Nie chciałam dziecka, zwłaszcza potwora. Moje oczy natychmiast napełniły się łzami. Cicho spytałam, czy mogę mieć aborcję, ale doktor potrząsnął głową. Tylko za zgodą ojca dziecka. Byłam okropnie przygnębiona i strasznie bałam się powiedzieć Fredowi o ciąży. Bądź co bądź, byłam pewna, że mnie zostawi. Ale czy była inna opcja? Zapłakałam. Nie, Fred musiał się dowiedzieć. Drżącymi dłońmi zadzwoniłam do niego i poprosiłam, żeby spotkał się ze mną w parku naprzeciwko kliniki. Czekanie było katorgą. Wyobrażałam sobie, jak Fred zareaguje na wiadomość o ciąży i prawie się rozpłakałam. Ponadto cała się trzęsłam. Fred mnie zostawi. Lara miała rację. Kiedy Fred przyjechał, wyglądał na podekscytowanego i od razu przytulił mnie w obronnym geście, pytając, co się stało i czemu jestem taka blada. Spojrzałam mu w oczy i nie mogłam wydusić słowa. Serce mi waliło, wzięłam głęboki wdech i zamknęłam oczy. Teraz albo nigdy. Zbierając myśli, wypaliłam: jestem w ciąży! I wtedy spojrzałam w dół. Czułam, jakby ta cisza trwała wiecznie. Ale Fred nagle podniósł mój podbródek i delikatnie powiedział, że to świetna wiadomość. Uśmiechał się. Ale Fred, to nie wszystko. Nasze dziecko jest potworem. Fred natychmiast zamarł i spytał: czy to żart? Nie, Fred, to nie żart. Doktor pokazał mi zdjęcie. Nasze dziecko naprawdę jest demonem. Nie zauważyłam, kiedy wybuchłam płaczem. Fred nagle złapał pewnie moją rękę i wybuchnął: wracamy do szpitala. Pytałam czemu, ale Fred zdawał się mnie nie zauważać. Czy dalej chciał, żebym miała aborcję? Znowu zapłakałam. Kiedy podeszliśmy do recepcji, Fred poprosił, żeby zobaczyć innego lekarza z jakiegoś powodu. Ale recepcjonistka odpowiedziała, że oni tak nie robią. Ale Fred nalegał. Najwyraźniej nie chciał dziecka tak bardzo, że zażądał rozmowy z dyrektorem kliniki. I leżąc na kozetce, doktor znowu przejeżdżał sondą po moim brzuchu bez słowa. Fred intensywnie wpatrywał się w monitor. I wtedy doktor powiedział, że nie mam żadnego demona. Od razu podskoczyłam. Czy moje dziecko jest normalne? Ale doktor pokręcił przecząco głową. Nie było żadnego dziecka. Nie byłam w ciąży. Patrzyłam na niego w szoku. Pół godziny temu inny lekarz potwierdził moją ciążę. Fred nagle opuścił głowę, wyraźnie sfrustrowany. Więc chciał, żebym była w ciąży? Fred, nie chciałeś, żebym miała aborcję, prawda? Fred spojrzał na mnie z przerażeniem. Oczywiście, że nie. Po prostu chciałem się upewnić. Chciałem zobaczyć nasze dziecko. Ale tam nie było żadnego dziecka. Co się w ogóle dzieje? Czułam się skołowana. Dobra, dość tego. Muszę się przewietrzyć. Podskoczyłam i wyszłam na korytarz, ale zatrzymałam się na zakręcie. Lara stała tuż za rogiem. Natychmiast przykucnęłam, ostrożnie wyglądając za rogu. Co ona tu robiła? I nagle Lara się odwróciła. W ostatniej sekundzie przywarłam płasko do ściany. Oby tylko nie zauważyła. Stałam tam przez chwilę, wstrzymując oddech. W końcu usłyszałam miękki głos Lary. Było blisko, ale z kim ona rozmawiała? Wyjrzałam zza rogu i zobaczyłam, że Lara podaje coś doktorowi. O Boże! To ten lekarz, który powiedział mi o demonicznym dziecku. Lara podała lekarzowi kopertę, dziękując za jego pomoc. Ona nie jest warta kogoś takiego jak Fred. On powinien być mój. Byłam w szoku. Jak Lara mogła mi to zrobić? Przez nią przeszłam przez koszmar. Myślałam, że mogę stracić wszystko. A to było przez zazdrość? Dosłownie gotowałam się w środku i nie mogłam dłużej tego znieść. Wyszłam zza rogu i krzyknęłam do Lary, że wszystko słyszałam. Oczekiwałam skruchy, ale Lara nagle uśmiechnęła się złośliwie i powiedziała, że w każdym razie Fred był teraz jej. Zostawił mnie na wieść o potwornym dziecku. Już miałam odpowiedzieć, gdy Fred stanął za mną i delikatnie otoczył mnie ramionami. Nawet nie spojrzał na Larę. Powiedział tylko: nigdy cię nie zostawię. Jesteś moją rodziną. Wcale nie bał się ciąży, a wręcz przeciwnie. Zasugerował, że możemy pomyśleć o dziecku tak pięknym jak ja. Poruszyły mnie jego słowa. Uśmiechnęliśmy się do siebie i spojrzeliśmy na Larę, która była czerwona z gniewu. Wybiegła na ulicę we wściekłości, a Fred pochylił się i pocałował mnie. I w tym momencie wszystkie złe rzeczy zdały się zniknąć. Jeden pocałunek od Freda sprawił, że czułam się najszczęśliwszą osobą na świecie. Ta historia tylko potwierdziła, że był moją prawdziwą miłością. Minął rok od tego zdarzenia. I teraz Fred i ja mamy dziecko, Billy'ego. Jest najpiękniejszym bobasem na świecie, a nie potworem, chociaż czasem nie śpimy przez niego całą noc. Nie żywię urazy do Lary, bo gdyby nie ona, nie miałabym Billy'ego. Ale od tamtej pory dobieram przyjaciół bardziej ostrożnie. Bądź co bądź, prawdziwa przyjaciółka nie powinna knuć przeciwko tobie. Czy podobało ci się wideo? Subskrybuj i zostaw lajka, wspierając kanał. Dzięki!